Hej, hejo! Mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik. Będzie to ostatni book haul w 2021 roku. Ostatni book haul, który dla Was opublikowałam, nagrałam, był chyba we wrześniu, jakoś tak mi się wydaje, ponieważ w październiku i listopadzie czytałam o wiele mniej książek, to też o wiele mniej ich kupowałam. A teraz w grudniu, no to już troszkę tego się nazbierało i myślę, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. No po prostu ostatni book haul w tym roku. Może na początek zaczniemy od serii, którą kupiłam, bo po prostu była dość duża promocja. Na Empiku było chyba za coś około 70 zł, niecałe 70 zł za cztery książki pani Miszczuk, pani Katarzyny Bereniki Miszczuk, czyli Ja Diablica, Ja Anielica, Ja Potępiona i Ja Ocalona. Jest to czterotomówka, fantastyka, polska fantastyka, o której słyszałam dość dużo dobrych opinii, więc wydaje mi się, że powinna mi się spodobać. I właśnie w najbliższym czasie na pewno będę czytała pierwszą. One też nie są jakoś zbytnio grube, ale widziałam, że był problem, żeby właśnie je kupić przez pewien czas, tak coś mi się orientuje. No i jak zobaczyłam, że jest promocja 4 tomy na raz, to stwierdziłam, że biorę. No i też te okładki są po prostu przepiękne, pięknie się łączą, przód, tył. No po prostu musiałam je kupić, musiałam je zabrać, więc całą serię od razu wzięłam. To są pierwsze książki. Jak je czytaliście, to dajcie mi znać, co wy o nich uważacie, bo mi się wydaje, że to będzie dobra fantastyka. Tak mi się wydaje, czy tak faktycznie będzie, no nie wiem. Też w tym miesiącu dość dużo książek kupiłam za pomocą Alixa, bo jakoś tak było tam dość dużo zniżek, też była tania przesyłka. Ja po prostu jakoś tak brałam, kupowałam. Między innymi właśnie kupiłam Kena Folletta, czyli Filary Ziemi, książkę, którą już chciałam kupić dawno, dawno temu, którą chciałam przeczytać dawno, dawno temu, ale jakoś tak nie było mi po drodze, a teraz nareszcie kupiłam w tym starym wydaniu. Jest to też książka, która znajduje się na moim TBR-ze na 2022 rok, więc mam nadzieję, że uda mi się ją przeczytać. No jest dość gruba, ma dość sporo stron, ale wydaje mi się, że też będzie mi się bardzo dobrze czytało. Jest to też książka, na podstawie której powstał serial, film, jakoś tak. I też jedna z najbardziej znanych książek, właśnie Folletta, więc po prostu chcę też zapoznać się z nią, czy mi się spodoba, czy mi się nie spodoba. Następnie przed premierem Dune kupiłam Dune w tym pięknym wydaniu. Jak na razie jestem tutaj na stronie 114, tak jakoś się zatrzymałam, ale to jest to piękne wydanie obrazkowe i w ogóle ja chcę zebrać całą kolekcję właśnie z tego wydania, bo patrzcie, jak one pięknie wyglądają, bo to są przecudne, przepiękne. No i też historia jest super, bardzo dobrze mi się tą książkę czyta, tylko jednak troszkę powoli i tak przerwałam, miałam swoje powody, czemu przerwałam, jakoś do niej nie wróciłam. Mam nadzieję, że właśnie w styczniu, może w lutym uda mi się wrócić do czytania jej, po prostu chciałabym skończyć historię, bo jak wiadomo, film skończył się w połowie książki. Muszę powiedzieć, że jak oglądałam film, to właśnie do tej połowy książki, co ja przeczytałam, te 114 stron, to mi się film za bardzo nie podobał, a drugą połowę, której już nie czytałam książki, to film mi się o wiele bardziej podobał. Więc jestem ciekawa, jak będzie nagrana druga część, ale właśnie chciałabym przeczytać i też będę na pewno kolekcjonowała w tym właśnie wydaniu Dune, bo wiem, że chcę mieć na półce i wiem, że chcę ją w całości przeczytać. Kupiłam też, było wydanie Uroku, czyli premiera książki Dziewczyny z Globstory, czyli historia z Tanzanii i Zanzibaru, Mateusza Mękarskiego i Kai Kraskiej. Ja po prostu kupiłam tę książkę, bo ja uwielbiam oglądać ich na YouTubie, uwielbiam ich vlogi z podróży, ale nie tylko, tak naprawdę już teraz to jest na wyższym poziomie, to co oni nagrywają, różne historie osób z różnych zakątków świata, uwielbiam po prostu i stwierdziłam, że książkę chcę kupić, bo chcę po pierwsze przeczytać, a po drugie też chcę ich wesprzeć. Właśnie to, że ich przez tyle lat już oglądam, w sumie bardziej Kaję, bo wiesz, to był Kai, jakby nie było kanał. I właśnie stwierdziłam, że za pomocą kupna książki chcę ich wesprzeć. I też ja miałam, jeszcze kupowałam przed sprzedaży, więc miałam po prostu darmową przesyłkę. Widziałam, kupiłam, jeszcze nie przeczytałam, ale właśnie też czeka na 2022 rok. Pod choinkę dostałam od mojej przyjaciółki z Watykanu w świat, czyli książka, najnowsza książka pani Magdaleny Wolińskiej-Riedi. Jest to jej trzecia książka z tej serii o Watykanie, o tym jak mieszkała w Watykanie, o jej wspomnienia z życia właśnie przy papieżach. No i cóż, wydaje mi się, że będzie dobrą książką, literatura faktu. Zobaczymy, jak będę czytała. Następnie kupiłam też swoją własną wersję Becoming, czyli moja historia Michelle Obamy. Ja ją słuchałam audiobooku 2 lata temu i byłam zachwycona. Po prostu świetna książka, bardzo Wam polecam. Jeżeli szukacie czegoś dla młodych osób, że tak powiem, to na pewno jest to książka, która pokazuje, że
warto walczyć, warto o siebie wierzyć, no i też po prostu być sobą. Przepięknie napisana, bardzo dobrze się czyta i też przy okazji w tym roku czytam teraz Baracka Obamę. Idzie mi obiecana, ale muszę wam powiedzieć, że bardziej mi się podobała Michelle książka, ponieważ ona jest tak bardziej skondensowana, jest krótsza. Tutaj jednak no te strony i opisy, wszystko podoba mi się, że jest opisane, jak to wyglądało przed kampanią wyborczą, jak był w pierwszych tych niższych, był w Senacie, jak był jeszcze wcześniej w Izbie. I to wszystko jest w porządku i też jest opis dokładny całej kampanii wyborczej, teraz jak już jest jak wygląda cała ta sytuacja, znaczy nie sytuacja, cała przejęcie władzy przez nowego prezydenta, te 7 tygodni, jak to wszystko wygląda. I to wszystko jest w porządku, tylko to jest po prostu strasznie grube, bardzo rozbieżne. I wydaje mi się, że osoby, które jakoś tak nie są zafascynowane USA, nie są zafascynowane Stanami, to ta książka po prostu będzie ciężka dla nich, bo dla mnie jest trochę trudna, a ja na przykład niektóre rzeczy to są w tej książce miałam na zajęciach, niektóre tam się orientuję z rzeczami, a jak ktoś tak całkowicie by zielony przed i czytał tą książkę, to myślę, że po prostu byłoby ciężko. A tutaj jednak nie trzeba mieć takiej wiedzy jakiejś tam politycznej, tylko po prostu czytać. Nie mówię, że ta książka nie jest świetna, bo jest bardzo dobra, bardzo dobrze mi się czyta, tylko po prostu wydaje mi się, że nie jest dla każdego, nie jest to książka, którą przeczyta każdy człowiek, no jednak też jest gruba, i która po prostu powie, że jest coś wyśmienitego, a tutaj już jest większe prawdopodobieństwo, że tak więcej osób powie. No więc to są, tak przy okazji jeszcze to sam sobie dopowiadam przy okazji Book Haulu, bo w sumie czemu by nie. No, też kupiłam ostatnio, jak leciałam do Rzymu, to Przewodnik po Rzymie, najlepszy z najlepszych atrakcji, trasy, lokalne sekrety, Lonely Planet. Kupiłam specjalnie trochę droższy przewodnik, nie ten z najtańszych, z Lonely Planet właśnie. Nie polecam wam go. Ja nie wiem, te przewodniki po Rzymie, ogólnie przewodniki inne, są tak miałkie, są tak średnie. Ja rozumiem, że ważna jest część gastronomiczna, ja rozumiem, że ważna jest część hotelowa, ale żeby o tym pisać więcej niż o zabytkach, no chyba jednak lecimy do danych miejsc, żeby zwiedzać zabytki, na przykład do Rzymu. No to głównie, żeby chodzić po miejscach, związanych z kulturą, po budowlach, po budynkach, po muzeach sztuki, po kościołach. A to tutaj jest tak minimalna liczba informacji zawarta. I tak jest trochę więcej niż w tych innych przewodnikach, ale muszę, naprawdę, jest taki ten dobry przewodnik, który ma moja siostra. On jest z tej serii Mastercard. On jest super, ale czy z Gazety Wyborczej, chyba z Gazety Wyborczej. Ale ten tu, no nie, kupiłam i nie jestem z niego zadowolona, jeszcze mi się rozleciał po drodze, a w sumie miałam tylko go przez ten 2-3 dni używałam. Co z tego, że ładna okładka. Ludzie, jenem. Dobra, teraz lecimy do fantastyki. Kupiłam Tolkiena, Silmarillion, czyli tak naprawdę historia przed. Kupiłam na OLX, bo była dość fajna promocja, chyba tam 25 zł, 30 zł z przesyłką. Wiadomo, teraz już ciężej jest go dostać na normalnych stronach, to jest też to wydanie ilustrowane, ilustrował Ted na Smith, myślałam, że ktoś inny ilustrował, ale dobra, nieważne. I ogólnie ja właśnie kolekcjonuję z Zyskiska, już mam czwarte, więc właśnie kupiłam sobie też Silmarillion. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się przeczytać wszystkie, jeszcze tylko brakuje mi Hobbita na mojej półce. Hobbita już czytałam, bardzo mi się podobał, ale właśnie jeszcze jego poszukuję. Znaczy wiem, że mogę zamówić po prostu przez Empik, ale tak po prostu co jakiś czas kupuję sobie któryś tam. Kupiłam też Waltera Isaacsona, czyli Steve Jobs, biografia Steve'a Jobsa. No jednak osoba, która teraz dość bardzo wpłynęła na nasze życie codzienne, na nasze zachowania. Jestem ciekawa, jak właśnie wygląda jego biografia, jak to się jego życie toczyło. No jestem po prostu zaintrygowana, ostatnio coraz częściej sięgam po biografię i właśnie widzę, że to jest tak coś, co mnie coraz bardziej zachęca do działania, właśnie to, że czytam biografię różnych osób, więc właśnie teraz będę czytała tą i też właśnie zamówiłam przez OLX, po tam niższa cena jakaś była, też jest troszkę jednak użyta, widać, że jest używana, ale to nic, książki po prostu, żeby czytać tak naprawdę.
Teraz w Biedronce jest zniżka, jest świąteczny kiermasz książki. Książki są po 10 zł i kupiłam 3 książki. Muszę powiedzieć, że kupiłam je i tak troszkę żałuję, że je kupiłam, bo to było pod wpływem impulsu, a z drugiej strony nie żałuję, że je kupiłam, bo i tak chciałam je przeczytać. Mam pierwsze Kobena, czyli Nie mów nikomu, to jest pierwszy tam serii w labiryncie kłamstw. Ja kiedyś czytałam jedną albo dwie książki Kobena, podobało mi się, ale tutaj to jest seria, zobaczymy jak mi pójdzie to czytanie tej książki. No po prostu wzięłam, bo była za 10 zł. Drugą wzięłam Instytut Archera, też za 10 zł. Ogólnie jest to książka, którą chciałam kiedyś przeczytać, chyba wydaje mi się, że jest na Legimi. Jak tutaj zobaczyłam, że jest, no to stwierdziłam, dobra, czemu nie. To jest sci-fi, fantastyka, jakoś tak połączone z tego, co się orientuje. Myślę, że też to będzie dobra historia, no ale po prostu zobaczymy, jak już będę czytała. I na koniec Marta Kicie, czyli polska, pierwsze słowo, polska fantastyka, to jest zbiór różnych opowiadań z tego, co się orientuje. Ogólnie okładka jest przecudna, głównie dlatego ją kupiłam. W sumie kiedyś też już ją chciałam zamówić przez internet, ale jakoś tak nie było po drodze, więc nie wzięłam jej, a teraz jak będzie 10 zł, no to stwierdziłam, czemu by nie. I ostatnią książką, w sumie przedostatnią książką, którą mam, to mam dwie książki do psychologii, które kupiłam, czyli pierwszą, ogólnie drugi to mam w Olsztynie, tutaj jest psychologia akademicka, podręcznik Srelała i Dolińskiego. To właśnie jest książka, z której czasem czerpię jakieś informacje. Moim głównym podręcznikiem jest inny podręcznik, ale to właśnie ten pierwszy i drugi tom, dodatkowe książki mam. I one, no one były drogie, jak to książki do psychologii, ale ogólnie też polecam. No mi na przykład troszkę lepiej się uczy z tej psychologii akademickiej niż ze Zimbardo, no ale to każdy ma inne po prostu podejście. I książką, którą dostałam pod choinkę, to jest Psychologia Poznania, czyli Umysł i Świat pana Tomasza Maruszewskiego, bo podobno będziemy po prostu tą książkę przerabiać dość bardzo na drugim semestrze i poprosiłam, żeby właśnie mi ją kupili. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie, czy nie. No i cóż, to są wszystkie książki, które kupiłam w ostatnim czasie, jest ich dość sporo, mam nadzieję, że uda mi się je wszystkie przeczytać w najbliższym czasie. Ja już teraz znikam, jestem ciekawa, jak tam wasze nowości czytelnicze, czy jakieś macie, czy jakieś kupowaliście, czy nie. No cóż, a ja już auć, lecę i do zobaczenia w następnym filmiku, jak wam się podobało, to zapraszam łapka do góry, zostańcie ze mną na dłużej. No i cóż, dobrego dnia wam życzę, bye bye.